sprawiedliwość Jego będzie trwała zawsze. Błogosławiony Edmund Bojanowski. Polska jesień. Czas zaborów. W dworku w Grabonogu, 2 kilometry od Gostynia, 14 listopada 1814 roku, przychodzi na świat Edmund Bojanowski. Chrzest Edmunda odbył się w rodzinnej parafii Strzelce Wielkie. Odtąd na patronów Edmunda powołano świętego Wojciecha i świętego Stanisława. W tym czasie ojczyzna przeżywała niepokoje związane z zaborami. Tym bardziej obaj patronowie stali się dla nowego członka rodziny Bojanowskich szczególnym darem. Ty, dziecino, w słodkim śnie uśmiechasz się wesoło. Pono widzisz w słodkim śnie twego stróża anioła. Twego stróża anioła. To było, Tereso, udane polowanie. A tobie, moja droga, jak minął czas? My z małym Edmundem mieliśmy odwiedziny wujostwa z Gostynia i Konarzewa. Wszyscy byli bardzo ciekawi, jak chowa się nasz syn. A teraz idź proszę, Walenty, odśwież się i siadajmy do obiadu. Walenty, Mundek jest cały rozpalony. Koniecznie jutro trzeba posłać po lekarza. Bardzo się martwi. Jest taki słaby. Nic nie chce jeść. Walenty, tak bardzo się o niego martwię. Jutro, skoro świt, poślemy po lekarza. Nie martw się. Bojanowscy są silni. Nic mu nie będzie. Niech Matka Boża ze Świętej Góry ma go w swojej opiece. Maryjo, mój syn umiera. Matko o bolesnym sercu, współcierpiąca z cierpiącymi, wstaw się za moim ukochanym Mundkiem. Wstaw się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Jesteś naszą nadzieją. Matko bolesna, oddaję gasnące serce mojego syna w Twoje ręce. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Teresa Bojanowska zanosi modły do Matki Boskiej Bolesnej Gostyńskiej o wskrzeszenie gasnącego dziecięcia. Aż omdlewająca i zalana łzami widzi naraz przed sobą jakoby wznoszącą się w górę postać Najświętszej Boga Rodzicy. W tym samym kształcie jak cudowna figura gostyńska i trzymająca obiema rękoma dzieciątko w bieli ubrane, które zdawała się opuszczać ku klęczącej matce.
Na ten widok uszczęśliwiona matka wydaje głośny okrzyk radości. Wyciąga ręce do góry, jak gdyby z rąk Najświętszej Panny swe ukochane dzieci odebrać chciała. Wtem znikło widzenie. Matka porywa się z modlitwy. Od tej chwili tak nagle przybywało zdrowie dziecku, że w kilka dni powstało ze śmiertelnego snu. Wiesz, kochany Walenty, nasz syn to już nie Mundek. Skończyły się dla niego dziecięce lata. Teraz to prawdziwy Edmund. Wiem, najdroższa. Zwierzył mi się, że zawsze, kiedy patrzy w niebo, przypomina sobie, że to o Maryi zawdzięcza uzdrowienie. Powiedział mi, że chciałby jej się jakoś odwdzięczyć i walczyć o wolną Polskę. I dla Maryi, którą Jan Kazimierz uczynił królową naszego narodu. Odpowiedziałam, że wprawdzie jest już młodzieńcem, ale na walkę to jeszcze za młody. Nasz syn uważa, że Polska powinna wrócić na mapy świata. Chce, by Polacy mogli mówić i pisać w ojczystym języku. Za wielką niesprawiedliwość uznaje, że niszczy się naszą kulturę i tradycje. To mądry i silny chłopak. Zawsze mu powtarzałem, Bojanowscy są silni. Ale nie martw się, najdroższy. Porozmawiam z nim. Kochany tato, ojcze, chcę zgłosić się do powstania. Nadzieje z Napoleonem upadły. Wciąż słyszę, że jestem za młody i za słaby. A przecież mam siłę. W końcu jestem Bojanowski. Proszę, niech tata pomoże mi przekonać mamę. Edmundzie, ojczyźnie można służyć na wiele sposobów. Nie tylko walcząc, przelewając krew i oddając życie. Masz wielki dar. Tak bardzo lubisz czytać o bohaterach, o świętych, o odważnych osobach. Tak liczni nie umieją czytać i pisać. Możesz walczyć, krzewiąc polszczyznę. Twoja wrażliwość i umiejętność pisania mogą być lepszą bronią w walce z zaborcą, który chce pozbawić nas tożsamości. Edmundzie, potrzeba nam dziś Polaków takich jak ty. Takich nam trzeba młodzieńców, abyśmy powstali, ale powstali tak, abyśmy nigdy już nie upadli. Miłość ojczyzny jest cnotą po miłości Boga pierwszą. Matko, chcę służyć ojczyźnie. Dlatego muszę solidnie zadbać o zdobywanie wiedzy. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Synu, Bóg i Maryja nas prowadzą. Będzie nam tu dobrze. Maryja przed laty przywróciła mi ciebie.
Jesteś ich darem dla mnie. Chodźmy. Nasz nowy dom znajduje się na Ostrowie Tumskim. Podobno to naprzeciwko kościoła Świętego Krzyża. Bóg będzie czuwał nad nami. Mamo, będzie dobrze. Pasje naukowe rozbudzały w nim także pragnienie poznawania świata. Lektura i wiedza o działalności Kościuszki, Kołłątaja i Krasickiego prowadziły jego młodzieńcze pasje także ku ludziom, z którymi żył. Był bacznym obserwatorem życia. Jego wrażliwość na biedę, szacunek do człowieka otwierały serca wielu. Jak dobrze w końcu się spotkać i chwilę porozmawiać. Co u ciebie słychać? Ostatnio zrozumiałem, że potrzeba jednoczyć siły w celu odrodzenia Polski. Trzeba odradzać polską tradycję, docierać do ludu. Wiem, że to, co robię, robię dla ludzi, dla wolności, dla Boga. A zatem maluczkie stają się wszystkie przeszkody, na jakie napotykam. A mnie trochę te przeszkody zniechęcają. Nie wiem, czy warto się trudzić. Pamiętaj, Teofilu, Bóg daje nadzieję. Drogi przyjacielu, myślę, że właśnie tutaj, we Wrocławiu, Bóg pozwoli, byśmy sobie nawzajem pomagali. Słyszałem, że jesteś autorem pierwszego tłumaczenia Manfreda, Lorda Byrona. Tłumaczysz też Szekspira. Rośnie nam literat. Oj, bez znaczenia w porównaniu z ratowaniem życia, któremu ty się poświęciłeś jako lekarz. Podczas pobytu w czasie wakacji u przyrodniego brata w Grabonogu, Teresa Bojanowska poważnie się rozchorowała. Edmund godzinami czuwał przy niej, modlił się i opiekował się nią. Nie wróciła po wakacjach do Wrocławia. Zmarła w sierpniu 1834 roku. Po jej śmierci młody Edmund przez pewien czas nie wracał do Wrocławia. W nauce przeszkodziła mu również choroba ojca. Walenty Bojanowski zmarł niecałe 2 lata po śmierci żony. Kolejne lata w życiu Edmunda to pobyt we Wrocławiu. Potem krótki czas spędzony w Berlinie, który owocował edukacją w dziedzinie filozofii, historii, muzyki, psychologii i estetyki. Ubogacały go spotkania z Robertem Schumannem oraz Antonim Odyńcem, który wraz z Adamem Mickiewiczem należał do filaretów. W Berlinie, mieście skrywającym wielu Polaków, rozwijał swoje liczne talenty. Oddawał się życiu towarzyskiemu, kulturalnemu, pracy intelektualnej. Świat stał przed nim otworem. I znów
Ból przeszywa moje serce. Choroba nie pozwala mi na kontynuowanie pobytu w Berlinie, na studiowanie. A tyle miałem planów. Maryjo, ja nic nie znaczę. To Bóg kieruje wszystkim. Niech będzie uwielbiona Twoja wola. Trzeba mi wracać do swoich. Na szczęście tam, na świętym wzgórzu, jest moja matka, która po raz drugi dała mi życie. Czas do domu, czas już wołają nas. Dzwonek zwierzy do pacierzy, matka w progu do wieczerzy. Już wołają nas, czas, 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 do domu czas. Idąc do instytutu, spotkałem na ścieżce kobietę, która wracając z kościoła, nagle zasłabła. Serdecznie było mi jej żal. Orzeźwiwszy ją nieco, odprowadziłem do samego domu. Kiedy już o szarej godzinie przy świecy byłem zajęty rachunkami, przyszedł człowiek ze wsi prosić mnie, bym przybył do jego córki, która wielkiej choroby dostała. Mimo mego tłumaczenia, żem nie ksiądz, ni lekarz, nastawał przecież stroskany ów ojciec, abym koniecznie chorą odwiedził. Pobiegłem z największą chęcią, by spróbować ulżyć biedaczce. Poszedłem do kościoła, stamtąd do miasta, gdzie wstąpiwszy do komisarza i burmistrza, zaprosiłem ich na pierwszą do instytutu dla próby zupy, którą w kilku porcjach zagotować umyśliłem, jaką dla ubogich dawać mamy. W kuchni instytutowej zaprzątałem się do gotowania podług przepisu i wymiaru Ramforda. Zagotowałem jedną porcję ryżu, drugą na kaszy jęczmiennej, trzecią na mące, czwartą w podwójnej ilości wiktuałów na ryżu. Przekonaliśmy się, że porcja Ramforda ważąca 1 funt, a obejmująca 0,25 jest za rzadka i za mała. Nawet podwójna porcja widziała nam się za szczupła. Umyślnie nic nie jadłem, aby na samym sobie doświadczyć, czy po zjedzeniu jednej porcji można być dostatecznie nasyconym. Edmundzie, przynoszę 2 bardzo cenne wiersze do czasopisma Pokłosie. Pamiętasz, podczas spotkania w Pudliszkach obu nas ujęła wrażliwa dusza niejakiego Adama Mickiewicza? Słyszałem o nim. To wyjątkowy człowiek, zaangażowany w odrodzenie Polski. Tak, ten niepublikowany dotąd wiersz przekazał na szlachetny cel.
nasz naczelnik nad Trockim Jeziorem po kowgańskiej potyczce nocuje. Strzelcy leżą na kępie taborem. Jeden rany swe mchem opatruje. Drugi strzelbę przeczyszcza, nabija. Kaptur z brzozy na zamek nasuwa. Ten współsenny pod głowę płaszcz zwija i usnęli. Straż stoi, wódz czuwa. On pod drzewem coś duma w pomroce. Drzewo suche, lecz miało owoce. Najgłodniejszych ten owoc odstrasza. Wiszą na nim dwie gruszki Judasza. Nie śpi wódz. Na kolanach broń trzyma. Wzrokiem szuka pagórka znanego. Ten za wodą. Na wzgórzu dom jego. Dom w ciemności on żegna oczyma. Wtem błysnęło nad wzgórkiem. Czy piorun? Piorun u nas nie bije w tę porę. O Najświętsza, o Maryjo z Borun, ratuj ich, ratuj dzieci, dom gore. Gdzie jest patrol na konia do dworu? Wtem słuchają, łom trzeszczy, gwar ludzi i kto idzie? Głos ozwał się z boru, patrol wraca i obóz się budzi. Wodzu, wielka dla ciebie żałoba. Wraca patrol z wieściami Hioba. Jeden mówi, zabili twą żonę. Drugi mówi, twe dzieci spalone. Lecz pojmali dowódcę Moskali. Kto on? Francuz, nie stary, przystojny. I w moskiewskiej on służbie wsie pali? Za pieniądze lud siecze niezbrojny? Zobacz, Edmundzie, drugi wiersz. To jesień niejakiego Kamila Cypriana Norwida, którego duch, podobnie jak twój, na skrzydłach wiary i literatury sięga nieba. O ciernie deptać znośniej i z ochotą na dzid iść kły, niż błoto deptać. Z ilu łez to błoto, a z westchnień mgły. Tęczami pierwej niechże w niebo spłyną po złotszy świt. Niech chorągwiami wrócą, a z nowiną na cało kwit. Bo ciernie deptać słodziej i z ochotą na dzid iść kły, niż błoto deptać. Z ilu łez to błoto, a z westchnień mgły. Niezwykły żar ducha wyczuwam w tym tekście. Myślę, że gdybyśmy spotkali się kiedyś z panem Norwidem, okazałoby się, jak wiele nas łączy. Mielibyśmy tyle tematów do omówienia. Prawdziwą ucztę mi dziś sprawiłeś, Janie. Tyle pocieszających wiadomości. Umieścimy wiersze w pokłosiu, a otrzymaną kwotę pieniędzy przekażemy na rzecz gostyńskich sierot. Czy masz, Janie, już białą chustę, do której noszenia cię nakłaniałem? Wiem, że to znak, który łączy nas w szerzeniu polskości. Jeśli przyjdzie kiedyś odrodzenie,
to rozpocznie się ono od dzieci. Dziś dzieciom, ubogim i chorym, chcę dać to, bez czego mogę żyć. Bojanowski z roku na rok coraz bardziej angażuje się w pomoc potrzebującym. Aby móc przeznaczyć większe środki finansowe na organizowanie pomocy, rezygnuje z prenumeraty czasopism, ogranicza picie kawy, przestaje palić ulubione cygara i do absolutnego minimum ogranicza swoje wydatki. Gdy i to nie wystarcza, zaczyna wyprzedawać swój majątek, by móc wspierać potrzebujących. Boże, wiem, że powinienem coś zrobić, ale towarzyszy mi na przemian strach i nadzieja. Strach, bo jak ja, kawaler z kończącym się majątkiem, zajmę się dziećmi? A z drugiej strony nadzieja, że to Ty, Boże, mną kierujesz. A ja mam tylko ufać Twojej opatrzności i miłosierdziu Twemu. Boże, widzę, że dziś szczególnie potrzeba ochraniać dzieci, rodziny, nie tylko przed nędzą, ale przed moralnym zepsuciem. Nie tylko w walkach powstańczych odrodzić się może naród, ale też przez dobrą edukację, przez wychowanie, chronienie przed złem. Prosiłem, aby mi wymalowano oko opatrzności ze złoconymi promieniami na tle błękitnym, z napisem u spodu: Bóg wszystko widzi. Tablicę tę chcę umieścić w izbie ochronki nad drzwiami. Zdaje mi się bowiem, że to może mieć wpływ na przebywających w tym domu. Jakże ucieszył mnie list od mego serdecznego przyjaciela Jana Koźmiana, który pisząc o ogólnej kwestii ochronek, zgadza się zupełnie ze mną na zasadę i sposób urządzenia. A co mnie najbardziej ucieszyło, doradza to samo, o czym ja dawno myślałem, to jest nadanie tej instytucji pewnej reguły, oznaczenie dla opiekunek czasu próby, po którym to odnowiłyby przyrzeczenie. Następnie zgadza się na jednolity dla nich ubiór, na związanie ich pewnymi przepisami i nakłonienie do pewnych modlitw, przez co powstałoby bractwo, o jakim dawno marzyłem i codziennie zanosiłem do Boga modlitwy o ziszczenie się tego zamiaru ku większej chwale Bożej. Bóg dał, że tak ważną znajduje pomoc w człowieku, który może wielce przyczynić się do uskutecznienia moich zamysłów.
dałby Bóg, aby się to ziściło. Miał Edmund młodo umrzeć, ale Bóg, któremu ufał, miał dla niego inne plany. To, czego nauczył się od najmłodszych lat, czyli wydobywanie talentów i służba innym, towarzyszyły mu do ostatniego tchnienia, wydanego 7 sierpnia 1871 roku u przyjaciela kapłana w Górce Duchownej, gdzie swe dobra sprzedawszy i rozdawszy cały swój majątek potrzebującym, znalazł schronienie. Edmund Bojanowski, człowiek, któremu Bóg tak często krzyżował plany, człowiek o sercu na dłoni, człowiek z Bożym charakterem, mocny duchem w słabnącym wciąż ciele. Człowiek o apostolskich działaniach na rzecz odnowy ludu, święty sąsiedztwa, wciąż żyje, choć umarł. Zwykły, niezwykły człowiek, który może stać się przykładem nie tylko dla świeckich, ale dla całego Kościoła powszechnego. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. Dobrobyt i bogactwo będzie w Jego domu, a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze. Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza. Postępuje w swych sprawach uczciwie. Na pewno się nie zachwieje. Sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny. Mocne jego serce zaufało Panu. Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników. Rozdaje. Obdarza ubogich. Sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze. Potęga jego wzmoże się ze sławą. Wykonawcy: Edmund Bojanowski, Janusz Adam Dodot, Teresa Bojanowska, Joanna Kościańska-Wesołek, Walenty Bojanowski, Arkadiusz Wesołek, Teofil Matecki, Maciej Dodot, Jan Koźmian, Maciej Wesołek, siostra służebniczka,
Vanessa Smoczyk. Narrator Tomasz Żurek. Śpiew Sara Gniadek. Muzyka Michał Dolata. Maciej Wesołek. Muzyka organowa Marek Stefański. Reżyseria Janusz Adam Dodot. Opracowanie ścieżki dźwiękowej firma nagłośnieniowa All Sound. Zrealizowano na zlecenie Fundacji Miejsce Moje. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z powiatu gostyńskiego oraz dofinansowane przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Piaskach.